Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie, w którym zobaczycie rzeczy, które koniecznie powinnyście przestać robić. Ostrzegam, będę szczera, ale pamiętajcie, że to dla waszego dobra. Pierwsza sprawa, nie licz kalorii. To może naprawdę namieszać ci w głowie i wpędzić cię w zaburzenia odżywiania. Oczywiście pod okiem dietetyka wszystko może przebiegać prawidłowo, ale odchudzanie na własną rękę lepiej wziąć na zdrowy rozsądek, a nie bawić się w skomplikowane obliczenia i wpadać w obsesję. Nie polecam też porównywać się do innych. Wiem, że to nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, kiedy wszędzie jesteśmy bombardowane zdjęciami pięknych modelek, ale przynajmniej spróbuj to ograniczyć i skupić się na swoich zaletach, bo tak naprawdę jedyną osobą, do której powinniśmy się porównywać, jesteśmy my sami i to, czy jesteśmy lepsi niż byliśmy wczoraj. Kolejna rzecz to twoje piersi. Tak, dobrze słyszysz, dlatego koniecznie przestań nosić ten źle dopasowany stanik, który tylko niekorzystnie wpływa na twój biust. Dobry biustonosz powinien podtrzymywać i unosić, nic nie powinno cię uciskać albo odstawać. No i dodatkowo daj również piersiom czasem odetchnąć, kiedy tylko możesz, choć bez stanika. Przestań chodzić spać w makijażu. Jeżeli zdarza się to u ciebie często, to muszę cię zasmucić, ale twoja cera na tym ucierpi. Nie będzie się w nocy regenerować, plus możesz nabawić się przez to zmarszczek, podrażnień skóry czy oczu. Dlatego nawet jeśli jesteś bardzo zmęczona, zmyj make-up i zrób chociaż mini pielęgnację buzi. Następna sprawa, skończ obrażać inne dziewczyny. Kobiety powinny się wzajemnie wspierać, a nie podcinać sobie skrzydła. Szczególnie jest to widoczne w social mediach, kiedy hejtujące komentarze są właśnie głównie od dziewczyn. Kobieta przeciwko kobiecie. Dlaczego to sobie robimy? Krytyka innych z zazdrości, zamiast popracować nad sobą. Jeżeli latasz za chłopakiem jak głupia, mimo że on ciebie lekceważy i się tobą nie interesuje, to następnym razem spróbuj się powstrzymać, zanim wyślesz mu tą 20 wiadomość w ciągu godziny. Błagam dziewczyny, szanujmy się. Każda z was zasługuje na kogoś, kto naprawdę was doceni. No i na koniec najważniejsze, czyli zdrowie. Dlatego jeśli rzadko się badasz, lepiej zacznij robić to częściej. Regularne badania na pewno nie zaszkodzą, tylko pomogą ci uniknąć jakichś przykrych wiadomości w przyszłości lub wykryć choroby odpowiednio wcześnie. Wystarczy zwykła morfologia, ale inne, bardziej szczegółowe badania również będą przydatne. Dajcie znać, co myślicie o tym wszystkim i do zobaczenia w kolejnym filmie już za tydzień. Pa!